Witam ja was serdecznie po dobrodziejsku w kolejnym odcinku serii Mafia 2. Hey there, handsome. Hi there. Joey, oh, hello. He said for you to meet him for lunch at Freddy's. I see. Too bad you had passed out when I came in. We could have partied. Ja always party. Bye. Huh. That was something. No, to ci dopiero start do odcinka. Także jeszcze raz witam was bardzo serdecznie. Jak się czujecie, jak się macie? Stwierdziłem, że przed snem nagram jeden odcineczek z Mafii, bo tak grałem Foresta i trochę mnie zbrzydło, więc stwierdziłem, że zagram sobie w Mafię i zobaczymy stanik, jak leżał, tak leży. Jeśli w ogóle się zastanawiasz, co to jest, czy mi się ktoś spuścił na czoło? Nie, nikt mi się nie spuścił na czoło, tylko po prostu od picia w cały weekend wyrósł mi gigantyczny syf na czole i go nasmarowałem, żeby go już nie było, bo wyglądam no co najmniej dziwnie. Dobrze. A możemy do kogoś zadzwonić? Zadzwońmy. A, nie mamy przyjaciół. Dobra, ubieramy się i idziemy. Nie, to mi się nie podoba. Nie, to mi się nie podoba. To mi się najbardziej podoba. To jest chyba ten oryginalny strój, który on zawsze nosi. Ale takie dobra stylowa. Taka mój styl. Mój styl. Podoba mi się. No dobra, i tak nie miałem zamiaru używać żadnych broni, ale... Dobra, także... No. Zobaczmy, co tam w trawie piszczy. Idziemy się spotkać z naszym najlepszym kumplem w knajpie, w którym już kilkakrotnie byliśmy. Chyba już... O! O nie! Idziemy mu spuścić w pierdol. Co jest? Hej, frajerze! Who the fuck are you? Somebody who doesn't like hearing you talk to a lady like that. So why don't you shut the fuck up and leave while I'm still in a good mood, huh? What, is she your girlfriend or something? Well, if she's not gonna pay for it, you will. One more word. You're gonna need a new set of teeth. Now get the fuck out of here. That was the word. No, dalej, kurwa. Kurczę, dobry jest. O. Ale nie aż tak dobry. O. Wykończ go. Tak jest. Ale już ujęcie. Thanks, handsome. I owe you one. Do you want to come over to my place for a piece of pie? O, kawałek ciasta, w to mi graj. I really gotta get going. You like it, I promise. I gotta get going now. I'll see you around. No, ja bym kawałek jej ciasta sobie zjadł. Sorry, ziomek, biorę twoje auto. I tak już nie jest ci potrzebne. Fajnie się prowadzi nawet. Znaczy, dopiero co wsiedliśmy, ale naprawdę elegancko. Ryk silnika też ma. Zakręty też elegancko bierze. No, no, no. O Jezus, hydron, żem rozwalił. Przepraszam, przepraszam, nie chciałem. Sorry, sorry. A ten co robi? Co jest, kolego? Proszę pana. Wow! Shit! Wyciągnąłem broń niechcący. All right, shut the car off and get out of here.
Nie, dzięki. Dobra, musimy ich zgubić zanim cokolwiek zrobimy. O, już ich zgubiliśmy, elegancko. Ta policja w tych latach tam 40., czy który tam im rok jest, jakaś taka kiepska. Wystarczy zrobić okrążenie wokół bloku, żeby ich zgubić. Dobra, mamy to. Tym razem bez broni, mam nadzieję. Tak. Muszę uważać, bo na scrolla w myszce po prostu on wyciąga broni czasami. Jak się za bardzo podekscytuje, to tak wychodzi. Dobra, zobaczmy co tam. Hey fellas. Hey Vito, this is Luca Garino. He'd like to talk to you and Joe. Luca, this is Vito. Good to meet you, Mr. Garino. No need to be so formal. Call me Luca. Take a seat, Vito. What can I get you? Same thing I'm having. And hurry it up. I heard about you running with the mix. Great fucking story. And I want to congratulate you too on a job well done. Salud. Salud. You guys did a hell of a job. Not too many guys got the stomach for this line of work. So now, I'm wondering if yous are ready to take the next step. Yeah, sure. What next step? I'm talking about taking somebody out. Just because someone points his finger at him and tells you to do it. I was in the war, Mr. Garino. All I did was kill people I was told to kill. People the president pointed his finger at. That's good. The president. Yeah, I like that. You're talking about the crowds, right? You know, the bad guys. That's not what I mean. Understand? Yeah, I understand. Good. We need guys like you. Guys who can follow orders without asking questions. You handle this next job like you handled the last one, and there's a good chance you'll be accepted into the family. After you pay the initiation fee, of course. And how much is that? $5,000 apiece. That's a fucking fortune. Hey, nobody said it was cheap, huh? But trust me, the benefits far outweigh the cost. I'll leave it up to you two to decide. Henry's gonna fill you in on the rest. I'll see you as guys later. There you are. Hey, your boss. You take care of that thing we talked about yet? Yeah, yeah, it's all under control. That's what you said the last time. Don't disappoint me again. Boss, Now come with me. We got some other business to discuss. Ooh. So, Henry, what kind of job we talking about here? I gotta take a guy out. It's my contract, but thanks. I need some help. That's where you two come in. Who's the lucky guy? Some fat fuck from across the river. The guy's been warned, but he thinks he's untouchable. And is he? Well, somebody tried to take him out once before. And? Let's just say they slightly underestimated him. How much is slightly? Fatally. That's a fancy way of saying they're dead, right? Hey, they fucked up. We won't. I rented an apartment across the street from his business. We'll sit there and we'll wait till that fat fuck shows up. And then boom, we blast his ass. How are we gonna do that? With an MG-42. Where are we getting an MG-42 from? Harry. Yeah. He's a vet, like you. He's got a private little gun shop over in Kingston. We can get you anything from a pea shooter to a bazooka. And you don't need no fucking gun license, neither. Okay, Joe and me will go to the apartment. You go pick up the machine gun at Harry's shop in Kingston. It's all paid for. Just tell him I sent you. After that, meet us at the apartment. It's in Sand Island, the building across from the distillery. Apartment 233. Okay, apartment 233. Got it. I'll meet you fellas there in a bit. Alright, see you later. 22 mieszkanie. Zapamiętajcie, bo ja zapomnę. No dobra. Fajne, naprawdę fajnie są zrobione te cutscenki w tej grze. Mają taki klimat. Też aktorzy zrobili naprawdę dobrą robotę.
To on? Nie, to jakiś inny ziomek. No dobra. Muzyka też jest świetna, ale nie wyłączy tej muzyki, trudno. Nawet jeśli tam film zostaje blokowany na urządzeniach mobilnych czy coś takiego, obejrzyjcie to sobie na jakimś dużym ekranie, czy nie wiem, w domu, czy coś takiego. Czujecie tego klimatu? Od razu się człowiek czuje jak w tych, ten, tego, latach dawnych. Dobra, dobra. Fajnie to autko, naprawdę, tak delikatnie jedzie. No, przez tunel to ładny kawał drogi musimy przejechać. Ale fajnie, bo mamy dobre autko. W poprzedniej misji, chyba to było w poprzednim odcinku, zrobiłem błąd prowadzenia jakiejś takiej wielkiej bryczki krowy na misję. Dobrze, że nie była jakaś taka misja. Kurde, wyprzedzać czy nie wyprzedzać? Nie chcę go uszkodzić, chciałbym je zachować. O, chyba nie dam rady. Dobra, dam radę. No i gminiarze byli tam, to i tak nas... blisko było. Dobra. Trochę nam przycięło. Ale wszystko jest okej. Ani jednej stłuczki jeszcze nie mieliśmy. Niesamowite. Dobra, tu gdzieś zaparkować? Nie, po drugiej stronie ulicy, czekaj. Wow. No, ty. Nie widzisz, że tutaj cofam? Złotówa, kurde. No dobra, to chyba tutaj. Ten co tutaj? Węgiel kopiesz. Węgiel kopiesz. Dobra, zobaczmy. Henry Tomasino sent me to pick up the stuff you ordered. Come on in. No dobra. Hello. So, you're the guy Henry was telling me about, huh? Jednooki handlarz bronią. You got his merchandise. Yeah, well, here it is. MG42, made in Germany. Hitler's buzzsaw, we call them. She's a beauty. 25 pounds. 7.92 caliber. 1,200 rounds permitted. Fastest in the world. 250 round belt. 3/4 mile effective range and extremely reliable. I don't know what the hell you're hunting, but unless it's in a fucking tank, sayonara, baby. Hey. You need me to show you how to use it? No, thanks. I'm familiar with it. I was in the service, too. No shit! Wait, are you kidding me? Where were you? What was it, Normandy, huh? No, Africa? All right, let me guess. Operation Husky. Yeah? What unit were you in? 504th Parachute. No shit, you were a paratrooper? That was kind of hairy, I heard. Yeah, well, it wasn't no picnic, I tell you. I got hit, so they sent me home. Yeah, any medals? Yeah, Purple Heart and a DSC. Whoa, wait, you got a cross? Let me tell you, they don't give those babies out for nothing. I was in Normandy. We hit Utah Beach. Yeah, that wasn't no picnic neither, but... When I was crawling over the fence on the way back, I poked my eye out on a fucking tree branch. Well, hey, it was good enough for a discharge. Look, guy, I really gotta get going. All right, hey. By the way, I'm Harry. Hey, Vito. Hey, good to meet you, Vito. Real good. If you ever need some hardware, you know where to find me.
Here you go. I hope you drove here. She's a big girl. Good luck. Hey, thanks. Nice to meet you, Harry. The gun's in the crate, and there's a couple thousand rounds in the van out in the yard. Take it. It's all paid for. Dobra, dzięki ziomuś. Pogadaliśmy sobie. Jezu, rzeczywiście ciężko, nawet nie możemy biec ani nic. Pogadaliśmy sobie z ziomeczkiem z armii też. No, nara, nara. Znaczy musimy w to zapakować, rozumiem. No dobra. Szkoda, bo to autko naprawdę fajnie się prowadziło, a teraz widzę, że już jakąś furmankę nam dali. Ktoś gwizdał? Dobra, no to jedźmy. O, już czuję, że to... Że to jedna ciężka krowa jest. Ale muzyczka jest, nie? Muszę być ostrożny, bo... O nie, to w ogóle... To auto jest nieporównywalnie gorsze od tego, co tutaj prowadziliśmy. O, takie życie. Jak gra... Zarzuciło mnie na tym śniegu. No to auto to nie jest żaden piknik, żeby to prowadzić. No, w ogóle jak się wam podoba ta seria? Czujecie ten klimat? Bo mnie naprawdę wciągnęła ta gierka. Staram się tak porówno rozdysponować, bo najchętniej to bym w to grał i w grę o tron, bo jednak w Forestie to... No, na Steamie możecie zobaczyć, że mam ponad 130 godzin już w Forestie wystukane. Także, no wiecie... No każdemu, nawet mimo, że to gra jest świetna, każdemu może trochę zbrzydnąć. Ale ta gierka to naprawdę, to jest GTA w takim okresie, jak mi się naprawdę podoba. Prohibicja, gangsterka, garnitury i szklanki whisky i tym podobne. Także no, w to mi graj. Na pewno będziemy tą serię męczyć jeszcze przez bardzo, bardzo długi czas. Zabawne, co dzisiaj widziałem. Widziałem, że Isamu, jeden z ludzi, których... No, przecież wiecie, kto to Isamu. Jeden z ludzi, których ja oglądam i bardzo lubię i mam nadzieję, że się kiedyś z nim wódki napiję. Teraz rozpoczyna nową serię i zrobił ankietę dla swoich widzów i właśnie Mafia 2 chyba tam miażdży w zestawieniu, także możliwe, że on też będzie w to grał. A czemu by nie miał? No jak tak mu widzowie wybiorą, to jest zajebista gra, więc ja osobiście tam polecam każdemu. No a będzie ciekawie, właśnie ja lubię oglądać innych ludzi, którzy grają w te same gry co ja, że, jeśli jest jakieś prawo wyboru, tak, że zobaczyć co oni mogą, szczególnie z Forestem tak jest, że możesz zobaczyć jak inni, szczególnie jak się budują w tym samym miejscu jak ty, to dobrze jest zobaczyć jak oni budują po swojemu. Tam będę stał jak taki jeleń. Jedziemy dalej. Oj, rzuca tym autkiem. Prawda, ciężka krowa z tego jest. Dobra, gdzie my tu jesteśmy? Jakaś chyba biedniejsza dzielnica już się zrobiła. O. No, apartment 233. Misery Lane. 2 godziny później. Where you from? Sicily. What brought you to the States? Mussolini.
Let me buy you a ticket. Don't be a smart ass, Joe. My father was a man of honor. Things got pretty bad for us after Mussolini came into power. My old man figured I'd either get drafted or locked up. So he sent me to America and got me a job working for Clementi. Co się gapisz? So what happened to your father? He said he was too old to make the trip. Mussolini had him arrested, and they died in jail. They won't even turn his body over for a proper burial. That's rough. So how's your English so good? They're coming. Those black cars. Aha. No dobra. Co teraz? Vito, aim for the fat bastard. We gotta nail him before he gets in the building. Get ready. Alright, I'm on. Dobra, skup się. No. Dobra, no to jedziemy. Tam jest? Nie wiem. Dalej, panowie, dalej! Do boju! No dalej, pokaż łeb! No dalej, wychyl się! Przeładuj. O, pięknie. All right, Vito, here we go. Chybiłem. Dalej, wyskocz, bałwanie. No dalej, jeszcze raz. No wreszcie, kurczę, trzy razy musiałem gościa trzasnąć, żeby... Wow! Mołotowem skurczybyk. Dobra, idziemy dalej. Dalej, panowie. No. To ja tak dziwnie, nie wiedziałem, czy goś żyje, czy nie żyje. Wow! Właśnie dlatego nie gram w Counter-Strike'a. No, Joe jak tam wjechał? Tu nikogo nie ma? Nie ma. Czekaj, chcę tą moją beretę. Myślałem, że go zabiłem. Ale Lipton. Myślałem, że gościa zabiłem. No, shotguna jednak jak... Dobra. No, przeładuj. Back me up,
No dalej. Wychyl łeb, wychyl łeb. No dalej. Can't let that fat bastard get away. We're coming? Okay, you first, Vito. You're the fucking war hero. Go, go, you we'll come like my sister. Back me up, Vito. No, headshot. Tak to się robi. No i wychyl łeb. Wychyl łeb. No wychyl łeb. W ramię. No. Przeładuj. Dobra. Ała. Cześć kolego. Dobra. W łeb prosto, kuleczka. Elegancko. Shotguna nie biorę, bo dużo nas kosztowało. No, zabij gościa, no ile można. Trzeba się ukryć. Trzeba się ukryć. Dobra. O, blisko było, znowu byśmy zginęli. Ale jadka. Dobra, jedziemy panowie. Taki zapis gry by się przydał, bo już trochę... Trochę się denerwuję. Ten, zobaczcie, whisky sobie pije. Ja mu powiedział. Od Irlandczyka go wyzwali, no. Prawie by mnie zdjęli. Dobra, dobra, no. Jak ja mam go... Dobra, jeden zdjęty, przeładuj. Ale ładnie pruje z tego Thompsona. No, wreszcie. Udało się. O, mamy Thompson? Ej, Thompsona to wezmę, wiadomo. A strzelaj, strzelaj. Tak to się robi. Nara i gitara. Go
O, mamy to. Dobra. Don't kill me. Please. I got a wife. You should have thought about your wife before. Just don't kill me. Oh, for Christ's sake. Don Clemente sends his regards. Oh. Whoa. Fuck. Fuck you. Sorry, you was fucked. Ale scena. Henry, you okay? Where'd he hit you? Of course I'm not fucking okay. He shot me in the fucking leg. Oh yeah, it's bleeding all over. Son of a... Czyli teraz pewnie będziemy musieli... The fucking painter? No, the fucking doctor, you idiot. Get easy, I'm gonna get you there in a minute. The Greek guy lives up in Highbrook. Let's get you to the car. Maron, you're heavier than you look. No, teraz to będzie impreza, bo musimy gościa zabrać. Fuck. I'm gonna shut my balls off. Take it easy, missed him by a mile. Oczywiście założę się, że gliniarze tu już będą wszędzie. A może i nie? Hey, careful! It fucking hurts. Daj, chłopaki, szybko, nie mamy czasu na takie pierdoły. Hey, you're right, I don't need to get pissed. I'm the one bleeding to death here. No, please, I don't want to die. To wynocha stąd. No to pięknie. So fucking place is coming apart. No dalej, wychyl łeb. No wychyl łeb. Jeszcze tam jest jeden. Wiem, że tam jest jeden. Wiem, że tu jest za ścianą. Gdzie on jest? Ty durniu. Gdzie oni są? Chłopaki? A, idą, dobra. Tędy? Czy nie tędy? Nic nie widzę, kompletnie. Nic kompletnie nie widzę. Wow. Tędy? Dobra, mamy to, panowie. Oczywiście, gliniarze. If I don't make it. Hey, don't go saying that, pal. It's just a scratch. Jak coś? Przez ten płot? No, really. O, co ja robię? Dobra. Dalej, gaz do dechy, nie ma. Nie ma co się ośmieszać. Bo czas ucieka, a my mamy naprawdę sporo do przejechania z drogi, kurwa. O, ale rzuca tym autem, co to w ogóle jest za furmanka? Gdzie my w ogóle musimy pojechać? Powiedzcie mi. O kurwa, aż tutaj. No ładnie. Nie! Dalej! No, staram się!
No. Na razie gniarzy nie widać. O, źle pojechałem, kurwa! Dalej. Gaz do dechy. Zaraz, dobrze jadę, nie? No pewnie, że dobrze jadę. Jedziemy pod prąd, ale to nie ma znaczenia. O, to będzie ciasne, to będzie tak ciasne. Chyba tutaj, nie? Tędy? Kurwa, no źle pojechałem, oczywiście. Stał jakieś... Zostało jakieś, nie wiem, no mało czasu zostało, ale w sumie... W sumie już dużo... No wiem, że w wieku jest wanted by police, kurwa. No, zostało jedna czwarta czasu. No dalej, panowie, dalej. Dalej tą furmanką. Jak to wolno jedzie. Dobra, chyba mamy to. Chyba mamy to. Tutaj? No. Bramę wjazdową mu rozwaliliśmy, ale to nie szkodzi. You all Greco the doctor? No. I'm the fucking painter. Frank needs help. He's gonna bleed to death. Thanks, Doc. Good God, Henry. We owe you one. Get him inside. Out of there. Wait. I got money for you. For the job. Take it. You know this could have waited. But thanks. And hey, thanks for everything. Hope you'll be okay. Yeah. Me too. I'll stay here with him. Meet me in my place. All right. Dobra, nie ma problemu. I tyle, moi drodzy. Kolejny odcinek serii Mafia 2. Ja żegnam się z wami. 2000 dolarów w kieszeni. Teraz tylko musimy wrócić do mieszkania Joe, ale to już pewnie w następnym odcinku, bo gra się zapisała. Ja się z wami żegnam. Zostawcie komentarz i łapkę w górę, bo jestem ciekaw, co myślicie o tej serii, bo nie jest aż tyle komentarzy, ile jest na przykład pod Forestem. Nie, że narzekam, ale fajnie było zobaczyć, co o tym myślicie. Na razie, cześć, zobaczymy się w odcinku następnym. Żegnam ja was.